Apostoł mianował starszych na stanowisko nadzorującego biskupa. W Dziejach Apostolskich, 14 rozdział, od 21 do 23 wersetu znajdujemy pierwszy z dwóch przekazów biblijnych dotyczących ordynacji starszych. Oba z nich miały miejsce w zborach składających się z nawróconych pogan, które powstały przez intensywną pracę misyjną Pawła i Barnaby. Po zwiastowaniu Ewangelii w wielu miejscach powrócili znowu do Listry, Ikonium i Antiochii, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając ich, aby trwali w wierze, po czym wyznaczyli im w każdym zborze starszych. Starsi nie byli wyznaczani nigdy w dopiero co powstałych zborach. Potrzebny był pewien okres, w którym to następował rozwój duchowych i moralnych kwalifikacji, aż okazywało się, kto jest obdarowany mądrością i kompetencją do pasienia trzody Bożej i zarządzania lokalnym kościołem. Cechy, jakie powinny charakteryzować starszego, znajdujemy w pierwszym liście do Tymoteusza 3 oraz w liście do Tytusa 1 od 6 do 9. Zauważ, kto wyznaczał starszych w ówczesnych zborach, to nie lokalne zbory obierały swych własnych starszych, jak to szeroko praktykowane jest dzisiaj, lecz wyznaczał ich apostoł Paweł wespół z towarzyszącym apostołowi Barnabą. Byli oni obierani przez autorytet apostolski. Zwróć uwagę również na fakt, że w liście do Tytusa 1:5 spotykamy się z jedynym przykładem mianowania starszych w piśmie, które apostoł nie był bezpośrednio zaangażowany. Czytamy tam o Tytusie, który otrzymał apostolskie zlecenie od Pawła, apostoła, aby ustanowić starszych w zborach na Krecie, gdyby Pawła nadejście się odwlokło. Niewykluczone, że również i Tymoteusz jako apostolski delegat dokonywał ordynacji starszych, skoro otrzymał wyraźne pouczenia co do niezbędnych wymogów na ten urząd. Niemniej jednak nie znajdujemy w słowie bezpośredniej wzmianki na ten temat.